spray. Neil takes one and Towns is there. And Astralis, they win the first major championship. 16-14 against Furtenfro. Kiedy 25 stycznia 2014 roku pięciu Polaków dołączyło do rosyjskiej organizacji Virtus Pro, niewielu wiedziało, czego się spodziewać. Z jednej strony skład na papierze wyglądał bardzo dobrze. Mieliśmy w końcu trzon prawdziwej złotej piątki z czasów CS 1.6 w postaci Neo, Taza i Paszy oraz młodych zawodników, którzy zostali dodani do składu w postaci Snaxa i Białego. Problem był jednak taki, że ich wcześniejsze występy jako US czy nawet jako EGEN nie napawały optymizmem. Aż do lutego 2014 roku, wtedy Polakom udaje się przejść zamknięte kwalifikacje do turnieju rangi Major ESL One Katowice 2014, wygrywając z Greyface, No Space i Alternate Attacks 2-0-2-0. Turnieje rangi Major to najważniejsze i najbardziej prestiżowe zawody w grze CSGO. Czasem są porównywane do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, biorą w nich bowiem udział najlepsze drużyny z całego globu, a przeciętny zespół w konkretnej części świata musi przejść bardzo, bardzo długą drogę, aby wystąpić na imprezie tej rangi. Wszyscy chętni mogą wziąć udział za to w otwartych kwalifikacjach. Polacy na Majorze trafiają do grupy z Titan, faworytem do wygrania całego turnieju, mocnym Hellraisers oraz Mousesports. Już wtedy wiedzieliśmy, że turniej ten nie będzie prosty do wygrania. W meczu otwarcia Polacy zmierzyli się z Hellraisers na mapie The Mirage. Spotkanie było bardzo wyrównane i finalnie zakończyło się wynikiem 19-16 na korzyść Polaków. Główną zasługą tego był fenomenalny występ Paszy, który zdobył aż 31 zabójstw. Pojedynek ponownie odbywał się na mapie The Mirage, gdzie Polacy pokonali Francuzów, sprawiając ogromną niespodziankę 16-7, jednocześnie zapewniając sobie pierwsze miejsce w grupie A. Kiedy Virtusom udało się wygrać na Titan, wiadomo było, że teraz mogą wygrać na każdego. W ćwierćfinale trafili na drugą francuską drużynę LDLC. Była to naprawdę młoda drużyna, która miała duży potencjał na zamieszanie na Majorze, lecz to jeszcze nie był ich czas. Polacy rozgromili Francuzów, wygrywając w dwóch mapach 16-3 i 16-8. Kiedy przyszedł czas na półfinały, jasnym stało się, że przed Virtus Pro jest jeszcze najtrudniejsze. Mieli oni jednak szóstego zawodnika, czyli publiczność w spotku, która dawała solidne wsparcie. Mówię solidne, bo finalnie Virtus Pro pokonało LGB 2-1, jednocześnie meldując się w finale drugiego Majora w CSGO w świetnym stylu. W finale czekali na nich Ninjas in Pyjamas, którzy wygrali swój pierwszy półfinał 2-0. Polacy podchodzili do finału z pozycji ogromnego underdoga. Nie wygrali z nimi żadnej mapy od ponad roku, a ich ogólny bilans w starciach ze szwedzką formacją wynosił jedno zwycięstwo i aż 20 porażek. Pojedynek ten rozpoczął się na mapie The Mirage, którą Polacy mieli już dobrze opanowaną, gdyż grali ją w każdym swoim dotychczasowym starciu na tym turnieju. Polacy świetnie wykorzystywali słabość snajpera szwedzkiej formacji Fiflarena, który nie mógł się obudzić i udało im się wygrać 16-9 na swoim wyborze mapy. Prowadząc 1-0 w całej serii, postawili się w bardzo komfortowej sytuacji, a Fiflarena pozostawili z bardzo bolesnymi statystykami. 2 zabójstwa, 22 śmierci, które do dzisiaj są najgorszymi w historii finałów Majora. Przy okazji to właśnie wtedy powstała jedna z najbardziej ikonicznych akcji w CSGO, jakie kiedykolwiek zobaczycie. Stało jednak przed nimi najcięższe wyzwanie. Pojedynek na mapie swojego rywala, na The Inferno. Polacy zdecydowali się na wybór strony broniącej, czyli tej łatwiejszej. Mapa Inferno była zbudowana w ten sposób, że najważniejsza była kontrola pozycji, która nazywa się Bannon. Jak się jednak okazało, Polacy mieli przygotowaną strategię, o której rywale nie wiedzieli. Virtusi byli jednymi z pierwszych, którzy zaczęli używać grantów zapalających przy kontroli tej pozycji. Zazwyczaj drużyny w latach 2013-2014 nie robiły tego, z tego względu, że granaty kosztowały więcej od innych. A tak dla porównania wyglądał zakup grantu po stronie NiP-u, kiedy ci byli po stronie broniącej. Jak widzicie, nie ma tam żadnego granatu zapalającego, więc oni nie przykładali zbyt dużej uwagi do tego, aby kontrolować tą pozycję w dobry sposób, natomiast Polacy zdecydowanie byli przygotowani co do tego meczu. Te granaty dały jednak spory komfort Polakom i dobre położenie przy kontroli tej pozycji za każdym razem, jak runda była rozgrywana. Dzięki temu udało im się wygrać pierwszą połowę starcie 11-4. Szwedzi jednak nie mieli zamiaru składać broni i po rozpoczęciu drugiej połowy starcia szybko zdobyli 5 rund z rzędu.
Oczywiście nadal oni przegrywali, ale byli po stronie broniącej, która była bardzo faworyzowana na tej mapie. Wszystko szło po ich myśli aż do rundy 21. Runda 21 zniszczyła ich marzenia. Wynik 11-9 dla Polaków, 2-3 z bombą podłożoną i Neo z 4 punktami zdrowia. Sytuacja, która wydawała się być niemożliwa do wygrania, jeśli byłeś kibicem polskiej formacji. Not sure we'll need over to where Exist is coming from, but Neo will get the headshot on towards Exist. 4 health points. Here's plenty for a player like Neo! Big for a headshot onto Fifth Laren. Neo's 4 health points are going to be tested now by Forrest. 1-on-2. Two of the biggest players of the game. Neo gets the hat-trick. I do not believe it! 4 points of health. Spodek oszalał i setki tysięcy obserwujących to spotkanie na Twitchu również. Ta runda zmieniła przebieg tego meczu, gdyż bardzo ograniczyła fundusze Szwedów i pozwoliła Polakom wyjść na ogromne prowadzenie, finalnie zwyciężając. To właśnie tego dnia, dzięki zwycięstwie w Katowicach, narodziła się moda na e-sport w Polsce. Od tego czasu Polacy zaczęli masowo grać w CSGO i starali się być jak Virtusi. Virtusi stali się ikoną. Kojarzycie erę Jordana w latach 90? Ludzie przychodzili na mecze, wydając wszystkie oszczędności. Tutaj było podobnie, tylko zamiast wydawać oszczędności na mecze, ludzie siedzieli na streamach Izaka z komentowaniem meczu Virtusów do 5 nad ranem, kiedy oni grali turnieje SA w Ameryce Północnej. Z pewnością, Virtus Pro zaledwie 2 tygodnie po wygraniu największego turnieju w historii CSGO grali kolejny turniej. Tym razem Fragbite Masters Season 2. VP szybko udało się przejść grupy i trafili na Titan w półfinale górnej drabinki. Pierwsze dwie mapy zakończyły się wynikiem 1-1 i wszystko miało rozstrzygnąć się na mapie numer 3, The Inferno. Ona sama w sobie okazała się być niesamowita. It's gonna come down to Shoxi. He's gonna get caught in the corner though. Gets a running shot on Neo. Gets a second one. Shoxi's making it happen. A third one. Shoxi. The fourth. Shoxi is a god. The ace. Smith with a double kill and Taz was quite far away. Now he's in a 1-on-3, so GGG. It's gonna be Taz alone. And he does have a kit, but there should be no time for him to do this. Existence just has to hide in the corner. Taz is coming for him. He gets the kill. He has it. No. Oh my god, no, there's just enough time. I think that's just enough. He does, just barely. Unreal. Taz. Virtus Pro finalnie zrobiło niesamowity comeback i wrócili z deficytu 15-9. I wygrali w dogrywce 19-15. Na Titan trafili ponownie, w finale dolnej drabinki. Tam jednak nie mieli żadnych szans, bo to był mniej więcej ten moment, gdzie Shox grał jak najlepszy zawodnik na świecie. I co zrobić, kiedy przeciwnik robi z tobą takie zagrania jak te? We made the mistake. Taz the 1v3, and we're making damn sure that that's never happening again. And Shoxi, he's made it his mission in life to humiliate Virtus Pro. He looks like he's a goddamn warm-up shooting against bots. Kolejny większy turniej odbywał się miesiąc później, a był to Copenhagen Games 2014. Mówiło się, że w finale spotkają się ze sobą NiP i Virtus Pro, i rzeczywiście do tego doszło. Szwedzi byli bardzo zmobilizowani, żeby pokazać, że pomimo porażki w Katowicach, nadal są numerem 1 na świecie. Finał rozpoczął się od starcia na mapie Death Rain, gdzie Polacy szybko zdominowali pojedynek i wygrali 16-12. NiP również odpowiedział swoim zwycięstwem na mapie The Inferno, wygrywając 16-5. Całość miała zamknąć mapa DAS 2, za którą Polacy nigdy nie przepadali. Pomimo tego szybko udało im się wejść na prowadzenie 6-1, jednak właśnie przy tym prowadzeniu 6-1 zaczęła się dziać seria niefortunnych zdarzeń, w których to przeciwnicy zaczęli wygrywać praktycznie wszystkie bliskie sytuacje w meczu. NiP
They're going to pick up that round. He's going to look for the kill, and he's going to get the first one. Now, Bayali, he has to be shaking. This is a situation they just cannot lose. Versus Pro, they finally gain the upper hand, and now Geraint's going to be back. He's looking for the kill. He's ready. Yes, the headshot. Oh, my God. And the crowd is going to go insane. That is a round that NIP should have never won. Te właśnie bliskie sytuacje spowodowały, że ostatecznie Szwedzi wygrali 2-1, a Virtus Pro musiał zadowolić się drugim miejscem. Kolejny turniej rangi Major zbliżał się wielkimi krokami, a mniejsze turnieje stanowiły świetną okazję do trenowania swoich taktyk i przygotowania się do gry na najlepszych. Polacy nie zawiedli w turniejach przygotowujących się na turniej ESL One Cologne 2014. Oto skrót ich osiągnięć w okresie czerwiec-sierpień 2014. Pierwsze miejsce na turnieju Faceit Spring League 2014. Pierwsze miejsce na ESL Mistrzostwach Polski oraz pierwsze miejsce na turnieju Gfinity G3. Jedynym niepowodzeniem było odpadnięcie w ćwierćfinale na turnieju DreamHack Summer 2014. Sam Pasza zażartował nawet, że będzie musiał wrócić do pracy na budowie przez tą właśnie porażkę. Po tym przyszedł czas na ESL One Cologne 2014, gdzie Polacy podchodzili do tego turnieju w roli obrońców tytułu. W grupie trafili oni na amerykańskie iBuyPower napędzane przez młodego Swaga, Dad Gaming, w których błyszczał młody Flamey, oraz Fnatic, które dokonało zmian i ściągnęli do swojego zespołu dwójkę mocnych zawodników z LGB, czyli Krimza i Olofmeistera. Virtus Pro udało się wyjść z grup, tracąc mapę tylko na Fnatic, a w meczu decydującym deklasując iBuyPower 16-2. Zasługa takiego wyniku to przede wszystkim fenomenalna gra Snaxa. Sam Steel z drużyny iBuyPower w ten sposób wspominał granie przeciwko Snaxowi na tym turnieju po latach. Snax is a really fucking smart player and a really dangerous player. Snax was their B player and I was literally getting dicked on. Yes, my friend. I didn't know what to do. I'm like, dude, Snax keeps switching B. I can't hold this against him. He'll do his smoke and he'll kill me through it. He'll be on one side of it. Like, he'll pop flash through it. Like, I can't be here. I just can't play here. Day started coming with me and he would just start killing both of us. And I'm just like, dude, I don't know what to do. W ćwierćfinałach, ponownie tak jak w Katowicach, Polacy trafili na Francuzów, ponownie na LDLC. Tym razem jednak LDLC okazało się być silniejsze m.in. ze sprawą zagrania przy wyniku 15-14, które zadecydowało o tym, że wygrali pierwszą mapę. Nie wiecie, o jakim zagraniu mówię? Już pokazuję. Strzał tak niesamowity, że dostał nawet własną analizę z prawie 4-milionową ilością wyświetleń. Niestety, po pierwszej mapie było tylko gorzej i Virtus Pro odpadło, przegrywając na LDLC 0-2. Warto też wspomnieć, że 2014 rok to szczytowy okres działalności CSGO Launch. Strona ta pozwalała osobom zalogowanym na Steamie obstawiać swoje skórki, które jednocześnie były warte kilkadziesiąt bądź kilkaset dolarów. W zależności oczywiście od tego, jak przeciwnik był faworyzowany, tak duża była wypłata. Przykładowo więc, skoro rozmawialiśmy o meczu Virtus Pro kontra LDLC, spójrzmy na ilość procentów, która była w tym meczu. Ilość procentów na VP wynosiła 72, a 28 było na LDLC. Co za tym idzie, Francuzi byli sporym underdogiem właśnie w tym spotkaniu. Możecie sobie wyobrazić, jak duża ilość osób obstawiła swoje pieniądze na Polaków i musiała się z nimi pożegnać w przypadku przegranej. To powodowało jednocześnie ogromną ilość hejtu, która spływała właśnie na polskich graczy. Sam Jarek Pasza jednocześnie poruszył ten temat w odcinku z Izakiem zatytułowanym Pasza zdradza, czy hejt zniszczył Virtus Pro. Ale właśnie, ale no przez to, że byliście tak na ustach wszystkich, no to też byliście na ustach hejterów. Wiesz co, akurat bardzo dużo turniejów na całym świecie odwiedziliśmy. Tych naszych meczy było na stronach bookmacherskich bardzo dużo. Jeszcze kiedy te strony były ze skinami, że można obstawiać było mecze, to dostęp do tego miał każdy i to, nie wiem, 12-latek, 13-latek, co było najgorsze. Cieszę się, że to w ogóle teraz jest jakoś kontrolowane. Jest to ważne, żebyśmy spróbowali postawić się w butach Virtusów. Z jednej strony żyjesz marzeniami, grasz w gry komputerowe za ogromne pieniądze, możesz wyżywić swoją rodzinę. Z drugiej jednak, odpowiedzialność, którą masz na swoich barkach, jest naprawdę spora. Przy każdym meczu musisz martwić się, że jeżeli przegrasz w kiepskim stylu, kibice rzucą się na ciebie. VP jednak zdawało się mieć psychę ze stali i nie przejmowali się tym. Kolejny major już w listopadzie i mieli zamiar zrobić na niego świetną formę. Tym majorem był DreamHack Winter 2014. I myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że zrobienie świetnej formy jak najbardziej się udało. Stracili oni tylko 4 rundy w grupie, przechodząc do ćwierćfinałów 2 razy wynikiem 16-2. Dodatkowo coś, o czym warto wspomnieć, to obecność ESC Gaming, czyli innej piątki Polaków na DreamHacku. Grali oni w decydującym meczu swojej grupy na NiP i na mapie Dekasz sprawili ogromne problemy Szwedom, w pewnym momencie wychodząc nawet na prowadzenie. Finalnie niestety ulegli 16-13.
So people will say if you're a Nip fan, no, that was the one. That was the one we should have won. If we want to talk about should have, mate, you should have lost to ESC in the group stage. Dla zawodników ESC była to świetna lekcja. Wobec nich nie było oczekiwań. Zaś wobec Virtus Pro już tak, zwłaszcza po takich grach w grupie. W ćwierćfinale VP trafiło na niemiecką drużynę Pentę. Ze wszystkich potencjalnych ćwierćfinalistów był to zdecydowanie najłatwiejszy rywal i rzeczywiście, ten mecz był rozgrzewką dla Virtus Pro. Z wynikiem 16-9-16-5 zameldowali się oni w półfinale, gdzie czekali już na nich odwieczni rywale, Ninjas in Pyjamas. Pierwszą mapą był Nuke, na którym Virtus Pro prowadziło 15-7. 8 rund przewagi, które niestety zostały roztrwonione. NiP wygrało 22-20 po dwóch dogrywkach. Ta przegrana była bardzo bolesna, gdyż już na mapie numer 2 Virtus ponownie grało bardzo dobrze i z łatwością wygrali 16-10. To oznaczało, że mogli wygrać 2-0, a tak było 1-1 i trzecią mapą było Inferno, na której Michael Ele, czyli najnowszy dodatek NiPu, który zastąpił Fiflarena, zagrał fenomenalne spotkanie, wskutek czego Polacy przegrali 2-1, jednocześnie odpadając z Majora. To nie była jednak najgłośniejsza sytuacja w całym Majorze. Na trzeciej mapie pojedynku pomiędzy LDLC a Fnatic przy wyniku 12-3 Fnatic użyło Pixel Buga, który pozwalał im widzieć dosłownie całą mapę. Oh my god, this is beautiful. He can look over to the restrooms as well. This is Pronex being a genius. They did warn us that they had been planning something. Dzięki temu Fnatic wygrało 13 rund z rzędu i z wyniku 3-13 wygrali 16-13, jednocześnie przychodząc do półfinału i tworząc legendarnego Olaf Boosta. Na tym jednak historia się nie kończy. LDLC złożyło zażalenie i na social mediach zrobiła się ogromna jatka. Dreamhack stał przed ciężką decyzją. Z jednej strony Fnatic złamało zasady robiąc Pixelbuga, ale LDLC również robiło Pixelbuga, który po prostu nie dawał im aż tak dużej widoczności. Fnatic, they got the bomb plant the first round, last round was kind of a throwaway one. We do see the boost here from Smith and you can do that later on with the AWP or an auto sniper. Przy takiej sytuacji Dreamhack zdecydował się na zrestartowanie meczu od wyniku 12-3 dla LDLC. Fnatic jednak, po zobaczeniu ilości hejtu, który się na nich wylał, zdecydowali o poddaniu meczu. Była to zdecydowanie jedna z najbardziej ikonicznych sytuacji w historii CSGO. Przyćmiło to nawet występy innych drużyn i pozwoliło LDLC grać dalej w turnieju. Ba, nawet dzięki temu to oni finalnie zwyciężyli tego Majora. To był jeden jedyny Major do dzisiaj wygrany przez LDLC. Dla Virtus Pro odpadnięcie w półfinale oznaczało, że 2014 rok skończyli jednym wygranym Majorem i kilkoma mniejszymi turniejami. Jednak indywidualnie Polacy grali fenomenalnie, aż trójka znalazła się w zestawieniu top 20 graczy HLTV 2014 roku. Pasza na miejscu trzecim, Snax na miejscu czwartym, a Biały na miejscu 13. Jak wyglądał rok 2015 dla Virtus Pro? Całkiem stabilnie. To chyba najlepsze określenie. Na początku roku dowiedzieliśmy się, że nową osobą w polskim składzie będzie Kuben, trener, który kiedyś był graczem w starej złotej piątce. Z takim dodatkiem jasnym było, że Virtus Pro będzie dalej walczyć o najwyższe cele. Na otwierającym rok Majorze Polacy doszli do półfinału, gdzie niestety musieli uznać wyższość Fnatic. Na pochwałę jednak zasługuje ich kreatywność, a tej akurat było sporo w tej serii. More than that 70 damage already collectively, that's quite scary. Look at this, they're actually walking to look up here and oh, they get the kill! Absolutely ingenious move! Wysokie miejsca na turniejach typu Major dawały nadzieję polskim kibicom, że może uda im się wrócić na zwycięskie tory i wygrać kolejny duży turniej. Niestety, kolejne miesiące dla Polaków wyglądały naprawdę źle. Turniej Gfinity był grany z Michem zamiast Taza, jak nagranie z tak zwanym stand-inem top 3 jest jak najbardziej akceptowalne. Niestety, porażki na TSM, Navi i Flipside na najbliższych trzech turniejach nie wyglądają za dobrze i trzeba powiedzieć sobie jasno, te turnieje nie poszły najlepiej dla Virtus Pro. Ale były też pozytywy. Wygrana turnieju Copenhagen Games to jedno, ale zwłaszcza wygrana SAE jest bardzo imponująca. Nie dość, że Virtusi grali tam na bardzo dobre zespoły, to w dodatku udało im się wygrać tracąc tylko i wyłącznie dwie mapy przez cały turniej, a finał na Fnatic był bardzo wyrównany, ale na całe szczęście mimo takich zagrań Olofmeistera... And waiting, sneaking into the bomb site, but it might be too late. He's gonna get the one kill, almost the second one there on Bayali. Grenade, touchdown to follow up. Bayali, absolutely gone. Olofmeister, a triple kill. Gonna pick up the bomb, and Neo's now gonna have to see if he can prevent this from really happening. What a round from Olofmeister. Goes for it, it's a headshot as well. You've gotta be kidding, that's incredible. Olofmeister, 1v4ing versus Pro. Udało im się wygrać mecz 2-1. Niestety, jeśli mowa o pozytywach, to tutaj tak naprawdę one się kończą. Zaraz po zwycięstwie na SA drużyna padła w jeszcze głębszy kryzys.
Kuben tłumaczył nawet w wywiadach, że próbowali przewrócić prowadzenie Taza, ale to również nie zadziałało. Na całe szczęście, jak widzicie, kryzys Virtus Pro w 2015 roku nie oznaczał zajmowania ostatniego miejsca w każdym turnieju, na jaki uczęszczali. Po prostu zamiast zajmować miejsca w stylu top 2, zajmowali miejsca 5, 8 bądź 9, 12. Po miesiącach bardzo chwiejnych rezultatów przenosimy się do lipca 2015, gdzie odbywa się turniej DreamHack Valencia 2015. Polacy turniej rozpoczęli przegraną z Navi 16-12. Następnie trafili na Team Kingwin, gdzie każdy z polskich kibiców myślał, że wygrana jest praktycznie pewna. I pewnie by się to udało, gdyby dosłownie każdy z Team Kingwin nie był w niesamowitej formie indywidualnej. To finish it off, and it doesn't look possible here. Rain gets three kills though, and now one bullet left. And Patrick gets the quad kill. Are you kidding me? Rain, he picks up every single one and takes it to overtime. That is unreal. Niestety, mimo zwycięstwa na pierwszej mapie, Virtus Pro przegrywa 16-0 na ostatniej mapie i zostaje wyeliminowany z DreamHacka Valencia 2015 już w grupach. To wydarzenie odbiło się bardzo głośnym echem w social mediach, gdyż niecodzienną sytuacją jest przegrać aż 16-0. Z najbardziej bolesnymi konsekwencjami zmierzył się Pasza. Nie dość, że to właśnie memy były robione głównie z wykorzystaniem jego wizerunku, to w dodatku otrzymał on strasznego donata po tym meczu. I will do it, I will do it. Hope your wife and kid... What the fuck, my friend? You fucking idiot. Not good. But I am real man, my friend. And remember, sometimes... Real man can cry, my friend. Real man can cry. To tylko pokazuje, na jaki hejt każdego dnia profesjonalni zawodnicy są narażeni. Takie wiadomości do Paszy to cios, zwłaszcza że sam hejt nie uderzał tylko w niego, ale też w członków jego rodziny. Jednak Virtusi, tak jak powiedziałem wcześniej, wydawali się nie przejmować tym wszystkim i zaraz po DreamHacku wyruszyli na turniej CEVO do Ameryki, gdzie wygrali, tracąc przez cały turniej jedną mapę. Taka wygrana naprawdę napawała optymizmem, bo zbliżał się Major ESL One Cologne 2015. Polacy szybko zapewnili sobie awans do ćwierćfinału, gdzie czekali na nich Ninjas in Pyjamas, którzy po zmianach w składzie wyglądali bardzo dobrze. Pierwsza mapa była naprawdę bliska, ale to Virtus Pro udało się wygrać i postawić siebie w sytuacji 1-0 pomimo prób Alu. It could well be. The ladders are good for this kind of burst. He's not hitting yet, but he's going to try it one more time. It's just going to take a single good burst. He reloads quick. He's up back. Oh! Oh, Kobe Alu's going to get it! Oh my god! NIP, they win the second pistol round! Na mapie The Inferno grała już tylko i wyłącznie jedna drużyna i było to Virtus Pro, które zdominowało Szwedów 2-0. Półfinale jednak czekał na nich najgroźniejszy rywal. Drużyna Fnatic, która walczyła o swój trzeci tytuł. Szykował się bardzo bliski pojedynek. Polacy mieli ogromne wsparcie w postaci polskiego cornera, czyli ogromnej grupy kibiców, która przyjechała specjalnie do Kolonii, żeby ich wspierać. Spotkanie zaczęło się dla Polaków wyśmienicie od zwycięstwa mapie Demiraż 16-5. Następnie na mapie The Inferno spotkanie o wiele bardziej się wyrównało. Aż w końcu dzięki niesamowitemu zagraniu Paszy, formacja polska mogła zbliżyć się do różnicy tylko i wyłącznie dwóch rund. Takie zagrania zamieniły Virtus Pro w Virtus Plau. Niestety, wystarczyła jedna pauza Fnatic, aby przy wyniku 13-8 zacząć wracać do spotkania, co udało im się niestety zrobić, jednocześnie wygrywając kolejne rundy i doprowadzając do wyniku 16-14. Taka porażka doprowadziła nas do mapy The Cobblestone, gdzie po raz kolejny Fnatic okazało się być lepsze od Virtus Pro, mimo ogromnych prób walki ze strony Neo. To do what seems impossible. Just the off! What was that, Neo? Blows Crims out of the water and now it's a 1v1. Wynik 2-1 oznaczał, że Virtus Pro ponownie musi pożegnać się z Majorem w finałowej czwórce. Mimo że widać było, że fanom w Lanxess Arenie niekoniecznie się to spodobało. Come on guys, it was a great match. You have to cheer for both teams in great matches like that. Talk me through, what was it like to play? It was hard mentally to play that game, but we... Guys, please respect for the finalists, second finalists, please respect them. Amazing words from Taz, amazing words, that's what makes this sport great. When I said that I think if Virtus Pro had beaten Fnatic, Virtus Pro wins the whole tournament, like that was considered some like heretical statement. Think about how amazing Virtus Pro were in that tournament.
Verse Pro were just playing god-tier Counter-Strike. Like, the fact that they stopped that, actually, Moses always quotes to me, Fnatic in that tournament is the only team that ever actually stopped the plow. W paru kolejnych miesiącach jedna rzecz się jednak nie zmieniła. Forma Virtus Pro nadal była świetna, a nawet powiedziałbym nieskazitelna. Coś, co zasługuje na pochwałę, to nie tylko wysokie miejsca praktycznie na wszystkich turniejach, na jakie uczęszczali, ale przede wszystkim ich występ na turnieju ESL SEA Dubai 2015. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, turniej w Dubaju był turniejem rangi S-tier, czyli najwyższej, gdzie do wygrania było w puli łącznie 250 tysięcy dolarów. Tyle co na majorach. Może nie był to turniej rangi major, ale nadal był zdecydowanie jednym z najważniejszych turniejów w roku. I rzeczywiście, Virtus Pro przyjechało go wygrać. Natychmiastowa kwalifikacja do półfinału, gdzie czekała na nich Fnatic, a oni przejechali się po nich również, wygrywając swoje mapy 16-5 i 16-4. Przyszedł czas na finał. W formacie Best of 5, czyli pierwszy do trzech wygranych map. W finale mierzyli się na duńską formację TSM. Pierwszą mapą był Overpass, gdzie Polacy przegrali 16-13. Następnie na swoim wyborze mapy Train wygrali 16-7. Potem znowu wracając na mapę przeciwnika, boleśnie przegrali 16-3, tylko po to, aby na swojej mapie znowu wygrać 16-7. Skoro obydwie formacje wygrały swoje mapy, jasnym było, że finał rozstrzygnie się na decydującej, piątej mapie The Mirage. Mapa, którą Polacy mieli opracowani wręcz do perfekcji. Udało im się wygrać to spotkanie na Mirażu 16-14, jednocześnie domykając całą serię 3-2 i wygrywając ESL SEA Dubai. But it's too late in the day. Neo, can he get the last kill? Yes, he can. Virtus Pro, they're gonna win the grand final 16-14 on Mirage. To nie był jedyny dobry znak. Tak naprawdę do następnego majora Polacy prezentowali się świetnie. I nawet na ostatnim majorze 2015 roku, czyli DreamHack Klucz na Poka, również prezentowali się bardzo dobrze. Trafili do grupy z Nipem, Titan i amerykańskim Team Liquid. Po małych chłopotach z Team Liquid udało im się domknąć to spotkanie 19-15, aby zaraz potem wygrać z Titan 16-7. Kolejne pierwsze miejsce w grupie majorowej. Virtus Pro w ćwierćfinale trafiło na G2. Skład z Reignem, który grał turniej życia i był na naprawdę dobrej drodze, żeby pomóc G2 stać się czarnym koniem turnieju. Spotkanie rozpoczęło się na mapie Dekarz, gdzie Polacy mimo swoich najdzielniejszych prób ulegli 16-10. Tech9, he's not bought up anything here, and he's just gonna go close, get the information, and oh, he's gonna snap a few players down the Tech9. 3 kills, 4 from Snacks! Is anything else even needed? This guy's going ham. Or will he pull out the knife? The precision incision is coming! Oh my god. The precision incision is there! The Lannisters send their regards. To oznaczało, że następna mapa będzie wyborem Polaków, czyli mapa The Train. Virtusi rozpoczynali ten pojedynek po stronie atakującej i niestety przegrali połówkę 9-6. G2 i Virtus proszło runda za rundę, aż do momentu, w którym doszło do dogrywki. Tak naprawdę jedynym powodem, dla którego doszło tej dogrywki, jest to, że Snax i Neo obudzili się i robili niesamowite klacze, które pozwoliły Virtus Pro utrzymać się przy życiu. Niestety to również nic nie dało i Polacy przegrali 19-17, jednocześnie odpadając ostatniego majora w 2015 roku w bardzo rozczarowującym stylu. Jaki w takim razie był 2015 rok dla Virtus Pro? Myślę, że udany. Mimo odpadnięcia w ćwierćfinale ostatniego majora, to mogliśmy mówić, że doszli do dwóch półfinałów i przez cały ten czas mogliśmy mówić, że mamy polską drużynę w top 4 na świecie. Oprócz tego ich passa od lipca do października też robiła spore wrażenie. 2015 rok jak najbardziej na plus. Niestety początek 2016 roku był dla Polaków absolutnie fatalny. Update'y w grze też zrobiły swoje. We wrześniu 2015 roku doszło do zmian w broni M4A41S, która zmniejszała jej cenę, ale jednocześnie zmniejszała penetrację armora. Było to o tyle kluczowe, że większość zespołów wtedy oprócz TSM-u grała tylko i wyłącznie M4A4. To spowodowało zmiany również u nas. Wszyscy gracze przenieśli się z grania M4 z tłumikiem do tej bez. I jeżeli porównamy sobie to, co było parę miesięcy wcześniej, kiedy praktycznie każdy w polskiej drużynie sięgał po M4 z tłumikiem, to mieliśmy teraz ogromne zmiany. Jest to o tyle ważne, że powszechnie wiadome było, że to właśnie te bronie, czyli M4 z tłumikiem, to najsilniejsza broń Polaków w arsenale Snaxa i Białego. Wystarczy tylko spojrzeć na ich highlights sprzed lat, żeby zobaczyć, że praktycznie 90% jest właśnie z tych broni. Polacy przez pierwsze 3 miesiące 2016 przechodzili naprawdę ciężkie chwile. Odpadali z turnieju w grupach i było u nich widać mocny spadek formy drużynowej, jak i indywidualnej. Zbliżał się turniej IM w Katowicach, który mimo, że stracił rangę majora, nadal był jednym z ważniejszych turniejów w roku, bo jednak był przed własną publicznością. Niestety, Polacy mimo wyjścia z grup z wynikiem 3-2 i tego świetnego ninja defusa ze strony Snaxa,
good idea. They had no control over jungle anymore. Connector was completely lost by that point. Sure, Neo was still up and Taz was still up, but they had zero vision, zero angles held. So he just goes up on the ticket booth, and there you have it. You got, what, two or three players coming through. And wait, what is this? No way. Snacks. No, they're so snacks. Far away. Are you serious right now? Play of Century. Oh. Od razu odpadli w ćwierćfinale z wynikiem 0-2 i to naprawdę kiepskim stylu. Następnym turniejem był nadchodzący Major MLG Columbus. Wyniki w grupach dla Polaków były dosyć chwiejne, mówiąc co najmniej. Z jednej strony zwycięstwo na G2 w meczu otwarcia 16-1, a potem natychmiastowa porażka na Navi 16-4. Następnie mecz domykający grupę, czyli ponowne spotkanie na G2, wykończone przez Polaków wynikiem 2-1 i mieliśmy Virtusów ponownie w ćwierćfinale. Niestety, w ćwierćfinale trafili oni na Brazylijczyków, którzy parę miesięcy wcześniej dokonali gruntownych zmian. W zespole zagościli FNX, Taco i Coldzera. Dwójka z poprzedniej wersji składu, czyli Fallen i Fer, pozostali, jednocześnie tworząc piątkę, która bardzo szybko zaczęła osiągać wysokie lokaty na ważnych turniejach. VP zadziwiająco udało się wygrać pierwszą mapę Cash z wynikiem 19-17, co sprawiało, że wyszli na prowadzenie 1-0. Niestety, taki stan rzeczy nie utrzymał się długo, gdyż brazylijska formacja szybko odpowiedziała na Cobblestone'ie 16-10. Trzecią mapą był Overpass i nie obyło się bez kontrowersji. Zapytacie się mnie, jak mogło dojść do kontrowersji? Już tłumaczę. Przy wyniku 1-0 dla Polaków grali oni rundę na Force by przeciwnika. Dzięki wygraniu rundy pistoletowej mieli oni sporą przewagę finansową nad przeciwnikami, przez co grali agresywnie. Polacy, wiedząc, że mają przewagę i że Fer jest mocno obity, zdecydowali się rzucić granat zaczepny. Niestety, granat nie zadał żadnych obrażeń Ferowi, przez to, że został zablokowany przez stolik, który stał przed nim, mimo posiadania tylko i wyłącznie jednego punktu zdrowia. Polscy kibice oburzyli się. Sytuacja ta była bardzo kontrowersyjna, ale nigdy nie doczekaliśmy się żadnych update'ów ze strony Valve bądź MLG w celu wyjaśnienia tej sprawy. W dodatku stolik stoi w tym samym miejscu aż do dzisiaj, bez żadnych zmian. I mimo, że Virtusi odpadli 2-1, to można było być dumnym z Polaków. Wydawało się, że grałem o wiele lepiej niż w pierwszych 3 miesiącach. Niestety okazało się, że nie do końca tak było. Najbliższe miesiące Virtusów były miesiącami bez większych powodów do świętowania. No może z jednym wyjątkiem. Wygrana turnieju Star Ladder bez utraty mapy jest zdecydowanie warta uwagi. Oprócz tego nie było tego za dużo. Kolejny Major jednak był już za rogiem i trzeba było robić formę, i to szybko, bo przeciwnicy znacząco się wzmocnili. Virtusi szybko przeszli przez grupę, a w ćwierćfinale odprawili z kwitkiem Astralis, wygrywając 2-0 po dwóch dogrywkach. Zameldowali się od niej jednocześnie w półfinałach, gdzie czekało już na nich SK Gaming, które kupiło skład Luminosity Gaming, czyli 5 brazylijskich zawodników, którzy byli tak samo groźni jak wcześniej. Szykował się więc świetny pojedynek. Zanim jednak zaczęliśmy mecz, już mieliśmy pierwszą niespodziankę. Nie dość, że Polacy nie zbanowali Dusta 2, co robili przez większość czasu, to wybrali Nuka, mapę, która dopiero co została zreworkowana i została wypuszczona na nowo do map poolu granych map przez profesjonalistów. Pierwszą jednak mapą był Cobblestone. I cóż to była za mapa? Runda za rundę, żadna z drużyn nie wychodziła na większe prowadzenie. Kiedy wydawało się, że SK to weźmie, to Virtusi odpowiadali, a kiedy VP wyszło na prowadzenie 14-12, to SK wzięło 3 rundy z rzędu i doprowadzili do punktu mapowego dla nich. Fundusze Polaków były zniszczone. Nie mieli praktycznie w ogóle pieniędzy. Ale wtedy wydarzył się cud. They pushed up close. It's Neo. It's Tendo that gets it. He misses a shot. They're going to get closer on this, so he has to hold the tight angle. Jump is so smart to jump as well. And Taz, he's got fur. It's down to two. They've got guns picked up as well, but one more goes down. Bomb's going to be planted. 2v2. There's kits on both SK players, and Taz and Neo mid health on either, but position for Taz spots. Cold Zero trying to find that spray out. Can't overextend. He knows BWP is there. It gets him as well, and Neo has to clutch it. He has to keep Virtus Pro alive. A start, a good shot on the cold. Taco once closer. AWP, and he's done it! Neo's hit both! We're going to overtime! Po takim czymś SK nie miało prawa się podnieść. Jednak jakby nigdy nic, w drugiej rundzie dogrywki, niecałe 10 sekund, Coldzera zabija wszystkich graczy Virtus Pro, jednocześnie doprowadzając do stanu 16-16. Wrap around on the cold, but he's on the M4 this time, and he's got two. The spray transfer on to Neo. Snack's trying to find the equalizer, but look at cold go. You talk about double off. He goes to M4. He's got an ace in overtime. Na całe szczęście mocna defensywa Polaków wystarczyła, żeby domknąć tą mapę z 19-17. To oznaczało, że następną mapą będzie Nuke. Mapa, na której nikt nie wiedział, czego się spodziewać. I niestety Nuke to był jeden wielki festiwal niewykorzystanych rund.
pushed out to try and find him, but Mini didn't see him because of how far back he was. He thinks it's Heaven. He's staring at Heaven. He's tapped in and waited. Pasha's still not going to peek on this. He's going to have to hold this. It has to stick the defuse down to 2 seconds. Pasha needs to hit the shot. Cole, no! He's used the movement mechanics to his advantage. He's stolen the round. SK are going to get the pistol again. I think this was, in the end, a waste of a map pick, because if SK wins that first very close game, this would be series over already. Finalną mapą był Demirosh. Najlepsza mapa zarówno dla Virtus Pro, jak i dla SK. Wiadomo było, że mecz będzie bliski, ale nie wiadomo było, kto go wygra. Niestety po bliskim spotkaniu Virtus Pro przegrywa Mirosh 12-16, ponownie odpadając na Majorze w półfinale. E-League Season 1 był największym turniejem 2016 roku, który nie był Majorem. 1 400 000 dolarów w puli nagród, 24 drużyny, świetni sponsorzy. I w tym wszystkim Virtus Pro. Turniej był tak duży, że był transmitowany w amerykańskiej telewizji. Polacy znaleźli się w brakecie ostatniej szansy, gdzie musieli pokonać Renegades oraz Gambit. To zdecydowanie się udało, bo wygrali zarówno na Gambit, jak i na Renegades 2-0. Takie pewne siebie wygrane pokazywały, że Virtusi ponownie są w starej formie. Oj, rzeczywiście byli w formie. Wygrana 2-0 na NiP, 2-0 na Mouse, prosto do finału, pokazała, że stary Virtus Plow wróciło. Starcie rozpoczęło się na mapie The Cobblestone, gdzie Polacy nie dali im żadnej szansy, wygrywając 16-10. Mapa Demirosh miała być tą, na której Szwedzi się odkują. Tą, na której wrócą. What is happening now? He gets the bomb and tries to run up. He should be shot in the back here, but somehow he's making it past that. I don't know how Crims misses that shot. Snacks, this can't be real. He's going to put the bomb down. It's now 1-on-2 with 7 seconds left. It's going to happen. He's still just one bullet away from death and walking out again, coming up right behind him is Flusher, and he actually misses the first shot, and that's going to be the end of it. But what a mad run from Snacks. They've got no reason to rush this. JW looking in through the window and Taz right on the other side. It's going to be a quick kill there. JW taking him down, but he's lost Crims. He's in the corner trap. It's a 1-on-2. They're coming in from either side and JW in so much trouble. He's going to go down and that's going to be it, ladies and gentlemen. Virtus Pro with 16 rounds. They are your E-League Season 1 Grand Champions. Virtus Pro wygrało E-League Season 1, inkasując 500 000 dolarów. 2 miesiące później Virtus Pro melduje się w półfinale turnieju DreamHack Bukaresz 2016. Po pierwszych dwóch mapach mieliśmy wynik 1-1, głównie ze sprawą Neo, który prezentował się fenomenalnie. Still alive, not for much longer, just on Neo, and he has 4 players to find and frag. There's one, there's a second one, and the fact that Rubino is low now makes this possible. He's actually on for the ace as well, so there's so many accolades that Neo could be picking up for himself. Can he get this? Yes, he can. He's going to get the fourth one, and now it's all on Rubino, who must be wondering what's happening, Neo. He clutches. Unbelievable. Na Overpassie jednak gra zrobiła się o wiele bardziej bliższa, w pewnym momencie aż 15-13, kiedy to właśnie Neo dokonał czegoś, co każdy oglądający zapamiętał na zawsze. 1-4, obity Maris Boy. Podchodzi pod bombsite górny, tutaj słyszał z flesza, wie skąd przeszedł Rubino. Za chwilę wychyli z niego zza ciężarówki, to może być okazja do sfragowania. Jeszcze chwilę wstrzymał się Neo, nie wiem czy Rubino go namierzył? Chyba nie! I dobrze Neo, przeskonował. Wrzucony smoke, będzie montował w tym smoku bombę. 1-3, no dwóch zawodników od łazienek. Na pewno wie Neo, że ktoś stamtąd musi przejść, bo przecież był tam Magic Boy. Sprawdzi sobie respa, zobaczył, że tam jest pusto, 18 kul. Nie przeładowuje Neo. Wierzy w to, że tyle kul mu wystarczy. Sprawdzi sobie pozycję. Tu nikogo jednak nie ma i powinien wiedzieć Neo, co się wyprawia. Mają kałachy, zawodnicy CT, mają 2 defuzy. Neo będzie jednak walczył, zajął sobie dobrą pozycję. Może tutaj próbować. Smoke na schody, jest Magic Boy, świetnie Neo, 1-2. Neo jeszcze walczy, jeszcze próbuje. Spekuje bronię bomby zawodnik CT, konflikt na blisko, Neo po raz kolejny, Neo walczy! Neo! 1-1, Neo! Koniec! Koniec! Neo, 1-4 w ostatniej rundzie, to jest niewiarygodne, co ci Virtusi zrobili w tym momencie? Po takim klaczu kwestia wygrania finału była raczej pewna. I rzeczywiście tak się stało. Virtus Pro wygrało na Cloud9 w finale, wygrywając jednocześnie DreamHack Bukareszt 2-0. Try and cut them out for the broken wall. He does get one, but now it's just him remaining, and he's on his 16. He's gone. Virtus Pro, your DreamHack Open champions, in a very, very convincing tournament. These guys cease to stop and easy against Americanas. Once more, they dominate USA. Następny w kolejce był turniej ESL One New York. Polacy przeszli kwalifikacje dopiero wygrywając w rundzie piątej z Optic 16-14. Ale najważniejsze, udało im się dojść do playoffów.
Tam czekał na nich odwieczny rywal. Jedyna drużyna wyżej w rankingu HLTV od Virtus Pro – SK Gaming. Spotkanie rozpoczęło się na Mirażu, które Polacy przegrali po dogrywce 19-16. Następnie na morderczej bitwie na Overpassie po aż trzech dogrywkach i niezliczonych bliskich rundach Polacy wygrali 25-21. Na mapie The Nuke Virtusom udało się wygrać 16-7, jednocześnie domykając całe spotkanie 2-1. Było tylko jedno ale. W 2016 roku półfinały i finały były rozgrywane tego samego dnia. Co za tym idzie, po tak wyczerpującym pojedynku, polscy zawodnicy mieli tylko 2 godziny przerwy, żeby odpocząć na finał z Navi. Pojedynek rozpoczął się na Cobblestone i nie potrwał zbyt długo, gdyż Snax rozrywał pojedynek życia, klaczując 3 bliskie sytuacje, w tym jedną, którą do dzisiaj zapamiętaliśmy jako Big Apple Clutch. To just Snax. Does find one. Oh, no. Let's not leave him out of this. The Big Apple and Snax is hungry. He's got one kill already on the USP. Low HP as well on Guardian and Flamey. He's trying to bait them out, trying to get them into one-on-ones as he dances back and forth between the box. What a shot on Simple! Oh, Guardian, bye-bye! And it's on to Flamey. He's tapped it. Flamey's got a big... What in God's name is that from Snax? Unbelievable! Wydawać by się mogło, że po tak szybkiej wygranej na Koblu, wygranie finału to tylko i wyłącznie kwestia czasu. Niestety na trenie Nabi odpowiedziało 16-7, a na Mirażu musiało dojść aż do dogrywki. Nearly gets caught toward the sandwich's pass, and he will go down eventually on the repeat, but not before Snax gets one. Flamey's on it, you called it. They're on the defuse. It's a championship inside smoke. Navi! And what a way to do. Mimo że był to bardzo bolesny finał i zakończył się on dopiero o godzinie 7 polskiego czasu, to można było być dumnym z Polaków. Dopiero co wygrali E-League, potem Bukareszt, a teraz mogli być w finale kolejnego turnieju w Nowym Jorku. Końcówka 2016 roku to dla Polaków kolejne sukcesy. Trzecie miejsce na turnieju WESG, drugie miejsce na turnieju Epicenter oraz to mniej satysfakcjonujące, piąte miejsce na turnieju E-League Sezon 2. Właśnie w ten sposób Virtusi zamknęli 2016 rok. Na samym starcie 2017 roku Polacy zaczynali przygotowania do Majora. Po bliskich grach udało im się zrobić 3-0 w group stage'u i awansować do ćwierćfinałów. W ćwierćfinale mierzyli się na duńską drużynę North, które przejęło roster Dignitas, które wcześniej pokonało Polaków w finale Epicenter 2016. Pierwszą mapę, czyli wybór North, zdominowali Polacy 16-4. Następnie na swojej mapie ulegli 16-12. Na Cobblestone Polacy zaczęli od przegrania połówki 12-3, lecz popisali się niesamowitą defensywą, wracając do meczu i wygrywając 16-13, awansując jednocześnie do półfinału. W półfinale czekał na nich kolejny mocny rywal – SK. Numer 3 na świecie. Mimo że jedno jak i drugie starcie doszło do ogrywki, to górą w obu okazała się być polska formacja, a zwycięstwo nad SK oznaczało tylko jedno. Będziemy mieli polską drużynę w finale Majora po 4 latach. Virtus Pro kontra Astralis. Finał, który do dziś w mojej opinii jest najlepszym finałem Majora, który mieliśmy okazję oglądać. Nie dlatego, że była w nim polska drużyna, ale przez zwroty akcji, emocje, ilość klaczy. Ten mecz miał wszystko. Spotkanie rozpoczęło się na mapie The Nuke, gdzie jedna jak i druga drużyna szła łeb w łeb. Przy wyniku 12-12 Virtus Pro wygrało kluczową rundę Echo, która pozwoliła im wygrać 16-12 pierwszą mapę. Na drugiej mapie Virtusi wielokrotnie wychodzili na małe przewagi, ale Astralis zawsze wracało. A ta runda Zypexa chyba boli w tym wszystkim najbardziej. It's on Zypnix now. Again, and he's gonna catch the bomb. This is unreal! The timing! Bialy's already tagged up Zyp there and ready and waiting for him right in front. Can they get the timing down? Pasha's moving up on the other side of him, and Sipnik's going to be turning his back and down to one health. Bialy with the patience play coming out. Flashbang is in there now. 25 seconds. Headshot coming in from Sipnik. What could Bialy do? He has to find the bomb and make his way onto a site and look at the angle here. This is not easy. Bialy way out in the open. He gets shot down. Sipnik with the 1-on-3 clutch. Oh my god. Oprócz tego Kirby też wygrał ważne sytuacje i Astralis udało się wrócić do meczu, jednocześnie wyrywając go Polakom 16-14. Ostatnia mapa zapowiadała się bardzo ekscytująco. Polacy wyszli pierw na prowadzenie 7-0, a następnie 13-7. Wydawać się mogło, że tylko cud dla Astralis może się wydarzyć, żeby wygrali to spotkanie. A jednak, jeżeli to był cud, to w takim razie się wydarzył. Astralis wróciło do meczu i wygrało ponownie 16-14, jednocześnie pozbawiając szans Polaków na wygranie kolejnego Majora. Po pewnym czasie Pasha nawet zdradził, że to co ich bolało najbardziej to fakt, że przeciwnicy nie robili nic specjalnego. Grali po prostu w teatrze, w którym było tak głośno od dopingu kibiców, że Glaive, czyli prowadzący Astralis,
W najważniejszych rundach zdecydował się po prostu raszować dane pozycje, bo wiedział, że Polacy i tak niczego nie usłyszą. No i wyobraźcie sobie, pytaliśmy ich, co wy zrobiliście? Wygrywaliśmy 13-6, prowadziliśmy, dominowaliśmy całą mapę. Oni po prostu powiedzieli, bo tak głośno w teatrze, w takim teatrze wielkim graliśmy, bo tak głośno, że po prostu powiedzieliśmy sobie, raszujmy do przodu i tyle. Jak widać, zadziałało. Drugie miejsce to z jednej strony sukces, ale nie bez powodu wielu Polaków nadal patrzy na niego jako jeden z najbardziej bolesnych meczy do dnia dzisiejszego. Po finale Kirby, czyli MVP tego meczu, napisał: jesteśmy królami świata. Każdy z nas dzisiaj underperformował, ale nie poddaliśmy się. Prawdziwy duch drużynowy. TAS odpisał na to: bolesna porażka. Kirby napisał, że Astralis underperformowało. Obiecuję wam tutaj, zniszczymy was na następnym evencie. Proszę, grajcie dobrze wtedy. GG na dzisiaj. I jak powiedział, tak zrobił. Virtus Pro pod wodzą TASa zniszczyło Astralis 2-1 na następnym evencie, wygrywając swoje mapy 16-4, 16-3. Zaraz po tym właśnie zwycięstwie prezes Virtus Pro Anton napisał, że jeśli Virtusi wygrają Dreamhacka, to kupi TASowi Mercedesa. Tak, to stąd wzięła się klątwa Mercedesa. W finale czekał na nich jednak naprawdę mocny przeciwnik. SK z nowym graczem, czyli Phelpsem w miejsce Foxa. Mecz ten zaczął się naprawdę równo. Obydwie drużyny wygrały swoje mapy i z wynikiem 1-1 przenieśliśmy się na Miraża. Tam SK postawiło ogromny opór Virtusom, jednak oni poradzili sobie i dzięki między innymi świetnemu klaczowi Wiktora. Phelps is aggressive. I'm impressed how aggressive he's been in this series. Certainly warming up to the fact that he's on SK and he's got a teammate directly beside him. Talk will work together, but they don't go at the same peak. Oh! Tess! Byli w stanie wyrwać to zwycięstwo SK. Molotov inside of the window and a smoke at the door. Taco, he's held out of position. He'll Molotov off on Cat because he knows one's there, but it's already found. Neo gets it. And Virtus Pro, they'll pick it up. They were determined all week. And they prove it. Champions, the new masters in Las Vegas. Niedługo potem zostało ogłoszone, że kolejny major znowu odbędzie się w Polsce. Tym razem będzie to PGL Kraków 2017. Z pewnością ważny turniej dla Polaków, a zwłaszcza dla Snaxa, który miał okazję zagrać Majora w mieście, z którego pochodzi. A jak wyglądała droga Virtusu do tego turnieju? Polacy ponownie wpadli w ogromny kryzys. Wyniki były bardzo niezadowalające i tak naprawdę nie wiadomo było, jak Virtusi poradzą sobie na turnieju. Plotki o zmianie TASa były coraz to głośniejsze oraz pojawiły się plotki o zgrzytach w drużynie. Jak dopiero potem okazało się, niektórzy członkowie zespołu mieli za złe, że tylko TAS dostał Mercedesa, podczas gdy oni również dokładali się do starań zespołu. TAS nawet zaproponował, że sprzeda swoje nowe auto i podzieli się zyskami porówno, ale finalnie do tego nie doszło. Virtus Pro trwało w kryzysie. Kryzys ten był tak duży, że na turnieju Star Ladder odpadli z niego, przegrywając na SK 16-2, na NiP 16-5 i na Fnatic również 16-2. Oprócz tego wszystkie inne turnieje kończyli w dolnej stawce i wyglądało to naprawdę nieciekawie. Turniejem, który poprzedzał PGL Kraków 2017, był ESL One Cologne 2017. Niestety, tutaj również Polacy szybko polegli, przegrywając na Heroic 9-16 i zajmując ostatnie miejsce z wszystkich 16 drużyn zaproszonych. To właśnie turniej w Krakowie miał być tym turniejem, który przywróci stare Virtus Pro. W końcu na każdym majorze do tej pory dochodzili co najmniej do ćwierćfinałów. I rzeczywiście, starcia grupowe Polacy rozpoczęli naprawdę dobrze, wygrywając z Vega Squadron 16-2 i z Fnatic 16-11. Potem jednak przyszedł czas na prawdziwy reality check. Starcia z Gambit i North pokazały, że Virtusi może jeszcze nie są gotowi na to, żeby grać na tak dobre drużyny. Oba te mecze zostały przegrane, co sforsowało właśnie Polaków do grania meczu decydującego na Cloud9. W przypadku wygranej zapewniali sobie ćwierćfinał. W przypadku przegranej odpadnięcie bez możliwości pojawienia się przez własną publicznością na ostatnim majorze w tym roku. Kiedy jednak Snack zaczął trafiać takie strzały na rozgrzewce jak te, to wiadomo było, że wszystko dobrze się skończy. Polacy wygrali 16-10 i zakwalifikowali się do ćwierćfinałów Majora. Ćwierćfinał natomiast to zupełnie inna gra niż pojedynki w grupach. Tauron Arena była pełna i 20 tysięcy osób pomagało Virtusom wygrać spotkanie na North. Very quick and the timing here is favoring Snaxon. Is he really going to go for the knife? Oh my god! He takes down Funky and Bialy here to block him off with a smoke. Waiting, Cajun goes down. Bialy again, he does it with the third coming in. And that's the fourth kill. Welcome to the Butcher's Ball. Somebody on MP is going to get impatient. Well, that works. Actually, there's the flash. The first kill. Neo gets the second as well. The heads on MSL and AZ now. 1v3. Semi-finals here in the
Polacy wygrali 2-0 i zakwalifikowali się do półfinału, który mieli rozgrywać tego samego dnia przeciwko Immortals. Jak po latach mówił sam Kuben, czyli trener Virtusów, nawet nie przygotowywali się do pojedynku z Immortals, bo byli pewni, że jakoś to będzie. We're so happy about winning this. It was our main focus for the day and we thought if we win a quarter, we probably go to the final as well. Oh, Brazilians, like, who cares? And we didn't do any analysts for this match. Niestety brak przygotowania okazał się być dla Polaków zabójczy. Immortals wygrało zarówno Inferno, jak i Miraża i mecz skończył się wynikiem 0-2. Pasha i Snacks robili co mogli, jednocześnie klaszując niemożliwe wręcz sytuacje. Has the sight to work with, Lucas. Oh, just barely goes under the crosser. Walks in when he looks away. What a shot! What a shot from Pasha. 6 HP. Plants as open as he possibly dare in the sight. And how does he choose to approach it? Stay on the AK because an AWP was down. It's going to be a one-shot wonder. He's gone towards CT. The play of Pasha's life. It's planted so open. Henny's going to have no idea. Smoke goes on to it. He's not peeking it yet. Pasha needs patience, and he's spotted. He knows he's not on it. Gets him in the open! Ale to nie wystarczyło. Co było w kolejnych miesiącach? Ciąg dalszy bardzo poważnego kryzysu, który Polacy odczuwali jeszcze przed Majorem. Co prawda nadal Polacy pojawiali się na międzynarodowych turniejach, ale było to głównie spowodowane zaproszeniami, które dostawali. Jeżeli już tam byli, to odpadali dosyć szybko, zajmując miejsca 13-16 bądź 7-8. W dodatku w międzyczasie Snacks napisał post na swoim Facebooku, który jasno wskazywał, że w drużynie coś jest nie tak. W końcu nadszedł czas, na który wszyscy czekali. Kończę z byciem in-game liderem na ten moment. Uważam, że nie jestem złym liderem i dość dobrze to robiłem. Moje prowadzenie z jednej strony miało uwolnić Neo, który miał się skupić na swojej grze i ją polepszyć, ale chyba nie wyszło. Jednakże starsza część naszego zespołu, rocznik 8-7 i niżej, nie potrafiła aż tak dopasować się do stylu, do którego ja zawsze dążyłem, czyli do freestylu. Więc szukali problemów na każdym kroku. Myślę, że decyzja jest odpowiednia, gdyż brakuje u niektórych tak zwanego skilla, który pociągnąłby drużynę. Znów zapewne dostanę wolną rękę, żeby grać po swojemu. Mam nadzieję, że na ten moment wystarczy to, żebyśmy mogli pociągnąć drużynę dalej niż grupę, bo ostatnimi czasy nikt nie świecił skillem. No w sumie Pasha trzymał jedyny poziom. Niesamowite jest to, że dla dobra drużyny ja, czyli jeden z lepszych w tej drużynie, poświęciłem się na bycie liderem po to, aby poustawiać nas jakoś do porządku, odrzucając możliwość bycia znowu w najlepszej 20. Ale przecież w tej grze chodzi o bycie drużyną i granie jak drużyna. Wydawało mi się, że starsza ekipa trochę niepotrzebnie szukała błędów wszędzie, gdzie każdy powinien skupić się na sobie. Teraz idą nowe czasy. Będziemy grać zapewnie bardziej sztywnie i ja będę mógł skupić się na sobie. Życzę naszym też, żeby odnaleźli w końcu siebie, bo czekamy już na to trochę. Czasy trochę się zmieniły. Większość drużyn ma samych kotów, rzadko ktoś ma ratingi poniżej 0,80 na lanach, a u nas jest problem u niektórych, żeby wyjść z 1-0, czyli tak zwanego na plus. Oby doświadczenie, które chłopaki mają po 17 latach gry w CS-a, wyszło na powierzchnię. Mam nadzieję, że Neo już odpoczął od bycia iglem, w końcu pół roku minęło. Oczywiście, nie mam na myśli, żeby kogoś tu oczerniać lub obrazić. Życzę powodzenia nowemu iglowi. Ja wrócę, kwestia czasu. Trzymaj ta się dziki. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ten post brzmiał bardzo sarkastycznie. Na Epicenter 2017 nie wiadomo było, czy to nawet nie jest ostatni raz, jak zobaczyłem Polaków w tym składzie. Zadziwiająco Virtusom udało się wyjść z grup, pokonując Gambit i FaZe. To już samo w sobie przewyższało poprzednie wyniki Polaków na różnych eventach. Wygrana G2 pokazała, że jest szansa, aby powalczyć z SK na finale. Pojedynek odbył się w formule Best of 5. Najlepszy z 5 map. Po 4 mapach mieliśmy wynik 2-2. Wyczerpujący i długi pojedynek miał skończyć się na Cobblestone. Po 35 rundach mieliśmy wynik 18-17 dla Polaków. Punkt meczowy. Sytuacja. 4-2. I strzał, najprawdopodobniej warty 250 tysięcy dolarów, niestety nie trafiony przez Paszę, aby zakończyć to spotkanie. Run down, drop, the flashbangs are in. Neo shutting it down, turning around, oh my god! Triple kill! Unbelievable! Pasha on the bomb side. Niestety, jak mawiał klasyk, niewykorzystane okazje się mszczą. Polacy przegrali ten finał w dogrywce 22-18. Kolejna bolesna porażka. W następnych miesiącach, aż do turnieju E-League Major Boston, Polacy dalej przeżywali swój kryzys, jednocześnie odpadając szybko w turniejach. Kiedy jednak przyszła kolejna Majora, każdy liczył, że może role się odwrócą i będzie możliwość wyjścia z grup. W końcu zawsze na Majorze się udawało.
Niestety, wszystkie te nadzieje zostały brutalnie zweryfikowane, kiedy Polacy odpadli 0-3, przegrywając na Quantum Bellator Fire, Fnatic i Cloud9. Potem okazało się, że jednocześnie był to ostatni major dla Polaków w tym składzie. 6 lutego 2018 roku świat obiegła informacja, że TAS zostaje odsunięty od składu Virtus Pro, a w jego miejsce grać będzie Michu. Dla wielu ludzi był to szok, bo plotek zawsze było sporo. Nawet w dniu wygrania Katowic 2014 niektórzy mówili, że TAS powinien iść na emeryturę, ale to był pierwszy raz, kiedy plotki zamieniły się w prawdę. 5 dni później na kanał Ref TV wlatuje film zatytułowany Kłótnia Virtusów. Powód wywalenia TASa z Virtus Pro. Wideo to pokazuje, jak Polacy grają PCW na Gambit. Wszystko dzieje się z punktu widzenia białego. W trakcie jednej z rund dochodzi do sytuacji, w której TAS ze Snaxem zwyczajnie nie dogadali się w kwestii rotacji na bombsite B na trainie. Sama dyskusja pewnie powinna zostać natychmiastowo zakończona i powinno powrócić skupienie się na treningu, ale panowie lecieli dalej. Sama dyskusja zaostrzała się z każdą minutą. Byłeś ślepy. No to nie wiem, przemiał coś. Ślepy. Co ty? Powiedziałeś, iż dlatego przecież nie biegłeś. Nie, powiedziałem, że flashowałem po prostu i widziałem, że gości tam jest. Okej, okay, nic nie powiedziałeś, bo zbiegałem i się pytałem. Co że ślepy? Dobra, szkoda, że nagrania nie mam. Kurwa, pierdolisz jak popierdolony jakiś. Czy to było powodem wyrzucenia TASa z Virtus Pro? Raczej nie. Powodów musiało być wiele. A nie pomagał Snax, kiedy wypowiadał się w ten sposób o byłym koledze z drużyny. Nie mam chyba takiej osoby, z którą bym nie chciał zagrać, szczerze. Z TASem minęło. Pasza z kolei miał inne zdanie. Rozstanie z TASem było najgorsze. Najgorszą jaką taką moją jakby historią w tej drużynie. Bo zbudowaliśmy coś solidnego, bardzo solidnego, co wszyscy znali, wiedzieli, kim jest Virtus Pro, kim my jesteśmy jako graczami. Trzymaliśmy się razem wszyscy i budowaliśmy swoją markę. I w pewnym momencie odchodzi ktoś, z kim coś budowałeś. No, tak jakby byłby rozwód w pewnym słowa znaczeniu. To jest jak rodzina już, no, spędzałeś z tym człowiekiem od groma czasu, czy to były na wyjazdach, czy to na TeamSpeaku, czy wyjścia nawet z psami, więc ciężka bardzo decyzja, bardzo ciężka. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak gry mogą łączyć. Po tych zmianach Virtus Pro w polskim składzie już nigdy nie awansowało do playoffów Majora.